Siemaneczko, siemeczki, ja jestem Kamilowski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj obstawiamy sobie walki na Fame MMA 9 wraz z Laysonem. Witam serdecznie. I dzisiaj ogólnie będziemy typowali po prostu jak najbardziej normalniej walki na Fame MMA 9, jest ich 10 tutaj zestawień i ogólnie nie komentujcie naszych tutaj obstawianek, ponieważ my to robimy czysto w celach takich humorystycznych i po prostu chcemy zobaczyć, czy nasze trafy będą dobre. Będziemy się wzorowali wzrostem, poprzednimi walkami, jakimiś umiejętnościami i tak dalej, i też wagą, więc ogólnie na tym będzie to polegać. Nie jesteśmy znawcami, dlatego będziemy się wspierać właśnie tymi argumentami, które przytoczyłem przed chwilą. Więc co, po prostu macie gdzieś tutaj chyba na środku te walki, więc jeszcze raz przypominam, jest ich 10, dwa są main event, jest main event i co-main event i jedna walka jest o pas 84 kg. Więc dobra, więc obstawiamy sobie pierwszą walkę i pierwsza walka to jest Aleksandr Sasha Model Muzejko versus Krystian Kryła Wilczak i tutaj Layson może jako pierwszy podać swój typ. No to ja już tutaj powiedziałem na swoim odcinku tak samo, że no Sasha, nie? Sasha moim zdaniem to wygra. No i tyle w sumie mam do powiedzenia. Dam szansę po prostu Saszy, nie? Wydaje mi się, że to wygra. Dokładnie. I jeżeli oglądacie ten film, to prawdopodobnie za godzinę będzie taki sam u Laysona, więc wbijajcie na kanał Laysona, serdecznie zapraszam. A według mnie wygra to Sasha, ponieważ ja oglądałem sobie czasami Instastory od Don Casio, gdzie pokazywał on sparingi od Saszy, gdzie naprawdę mu to fajnie wychodziło, więc myślę, że tutaj wygra Sasha. Dobra, a więc drugie zestawienie to jest Patryk Rybaka Karaś versus Oleg Ryasieńczew, więc ogólnie tutaj według mnie wygra Oleg, bez dwóch zdań. Ja jestem za Olkiem, ponieważ no jest wysportowany, widziałem też, że on coś tam umie. No niestety przy ostatniej walce swojej pierwszej debiutanckiej dostał knockout. Ja mu dam szansę i wiem, że on to wygra. A według ciebie, Layson? No ja tutaj dałem zdanie podzielne, czyli po prostu na rybę obstawiłem. Dam szansę ryby, myślę, że może tutaj coś ładnego pokazać, też ma dobrą stójkę, więc myślę, że ryba tutaj wygra to. Okej, więc zdania są podzielone, ale teraz trzecia walka to jest walka kobiet, Karolina Way of Blond Brzuszczyńska versus Anna Andrzejewska. No i teraz w sumie nawzajem możemy tak, raz ja, raz Layson pierwszy, więc jako. Teraz Layson, powiedz tutaj za kim ja jesteś. Ja powiem tak, obydwóch nie znam ich, nie wiem szczerze mówiąc, więc dam taki strzał, tak jak samo jak u siebie na odcinku, więc dam po prostu tą Karolinę Way of Blonde. Ja też daję Karolinę z tego względu, iż ona już coś tam walczyła, a Anna Andrzejewska to w ogóle nie wiem kto to jest, nie znam totalnie typiary, robiąc research nie widziałem żadnych jej walk, a Karolinę widziałem parę walk, ale no stałem po prostu na Karolinę i tyle. Dobra, a więc czwarta walka to jest Mariusz Hejter-Słoński versus Filip Zabielski. Według mnie wygra Filip, ponieważ jest on bardziej wysportowany oraz waży więcej. A według ciebie, Layson? Moim zdaniem tak samo, że Filip Zabielski tutaj pokaże. Szybka w sumie to była decyzja jego, ale myślę, że te 4 tygodnie się przygotuje i da radę. Dokładnie. Więc piąta walka to jest Patryko z Domkę versus Paweł Pączek-Sikora. Według mnie tutaj wygra Pączek, mogę tutaj powiedzieć czysto, że tu wygra dokładnie Pączek, tak według samo. Mnie oczywiście, ponieważ jest on silny, jest bardzo mocno wysportowany, więc ogólnie to tyle. A ty, Layson? No tak samo, że po prostu ma duży staż na siłowni w ogóle, więc wydaje mi się, że też Pączek tutaj da radę. No więc, ale jak ktoś jest silny, no to wystarczy w sumie, żeby raz tutaj przez gardę przeszedł ten cios i już po prostu po Patrykosie. A więc szósta walka jest to Kuba Post versus Mikołaj Wandal Rdzanek. Według mnie tutaj wygra Wandal, bez dwóch zdań, jest wyższy, jest bardziej wysportowany, waży więcej i ogólnie tak sądzę, że wygra Wandal. A ty? No tak samo, ja tutaj daję Team Wandal, po prostu dokładnie. Jest wyższy, po prostu umięśniony, schud 10 kg, więc to jest pokrzan dla niego, więc Wandal dokładnie. Po prostu daje. Dobra, więc siódma walka jest to kolejna walka kobiet, a mianowicie Kamila Kamisza Wybrańczyk versus Zusję. I według ciebie, Layson, kto tu wygra? No ja tu już dałem po prostu Zusję, jest bardziej energiczna, wydaje mi się, że no, tutaj dokładnie. Pokaże klasę i wygra to.
według mnie także ZUS je wygra, więc tyle. A więc ósma walka jest to walka o pas za 84 kg. Jest to walka Jakub Kubańczyk-Flas versus Marcin Malczyński. I według mnie tutaj wygra Marcin Malczyński, ponieważ widziałem jego umiejętności i według mnie wygra tutaj Marcin. A według ciebie, Lejson? No, ja bym tutaj dałem po prostu Kubańczyka. Marcin jest wyższy i to o wiele, ale no wydaje mi się, że tutaj wzrost jakby nie ma, szczerze mówiąc, wielkiej różnicy. No i wydaje mi się, że Kubańczyk ma wszystkie walki wygrane i myślę, że dobrze pokaże i wygra. Tak daje na Kubańczyka. Okej, okay, dobra, a więc dziewiąta walka jest to co-main event. Galifeyem ma 9. Sylwester Wardenga versus Kasper Błoński. I tutaj ja no i wiadomo, jestem Team Bataha. Dokładnie, więc ogólnie jesteśmy za Wardengą obydwaj, ponieważ tutaj według mnie Sylwek pokaże to, co się nauczył przez długi czas, bo on już trenuje od bardzo dawna, z tego co wiem. I po prostu widząc to, jak stawiał różne zdjęcia ze swojej sylwetki, to widziałem po nim, że jest dosyć wysportowany. I według mnie jest tutaj przewaga prawie 20 cm różnicy, wzrostu oczywiście. Ale ja i tak jestem za Wardengo, bo tutaj wzrost nie gra roli. Dokładnie. Dobra, więc przechodzimy do 10, czyli ostatniej walki, a mianowicie jest to main event. Patryk Kizo-Woziński versus Paweł Popek-Mikołajów. Według mnie wygra tutaj Kizo, ponieważ... Moim zdaniem tak samo. No, dokładnie. Kizo jest po prostu mistrzem UWK na ławie. Z tego co widziałem, nie wiem jak teraz, ale ostatnio z tego co widziałem, to jest mistrzem. Podniósł bardzo dużo, więc według mnie tutaj jest bardzo silny i wysportowany jest też, ale Popek w sumie też jest wysportowany. Według mnie będzie to równa walka, ale jak już miał wystawię, no to będę za Kizo, bo to jest mój ostateczny taki strzał. I ogólnie to było na tyle. Gala Fame ma 9 odbędzie się 6 marca, więc ogólnie jest prawie miesiąc do gali. Zobaczymy, jak poszły nasze strzały. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na obu kanałach, linki w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku i cześć! Siemanko! Pound, we're a perfect match, pulling punches, we're toe to toe, we're always on.